Wczoraj ten ciężki mecz, ale remisowy i nadal jesteście niepokonani. Proszę ocenić to spotkanie. No, ciężko było, jeśli na takim meczu, początku mecza, tak straciliśmy bramku. Zrobiliśmy taki błąd, jaki to długi czas Krakowia nie zrobiła. I potem cały mecz było inno. To, co mówiliśmy w szatni, jeśli bramka w pierwsza, druga minuta, to wszystko się zmieniło. Potem musieliśmy zaatakować i było ciężko, ale udało się, że zremizowaliśmy 1-1 i potem chcieliśmy też wygrać ten mecz na pewno, ale nie udało się, ale najważniejsza rzecz jest, że Krakowia niepokonana jeszcze. Wisła czymś was zaskoczyła? Kilka razy porządnie zagroziła naszej bramce. No, kilka razy było. Mówiłem, że od początku Wisła prowadziła 1-0 i to ciężko było. Ciężko było, bardzo musieliśmy tam zaatakować. Było dużo takich kontrataków od strony Wisły, ale nie wiem, uważam, że Krakowia pokazała taki dobry charakter dzisiaj i jestem pewny, że na następny mecz Krakowia będzie jeszcze lepsze zagrała. I chciałem podziękować wszystkim kibicom, którzy dzisiaj byli na boisku. Dobry doping, tak było.